fałszujesz Biblię. Rozmnożenie chleba. Samuel już drugi dzień czekał na swoich starszych braci. Dwa dni temu wyruszyli naprzeciw Jezusa, by zobaczyć Go na własne oczy. Ludzie przekazywali sobie wieść, że uzdrowił niewidomego od urodzenia. Bracia mówili, że kiedy Go zobaczą, od razu wrócą opowiedzieć Mu o tym, jaki jest. Więc teraz czas dłużył mu się w nieskończoność. Czy to możliwe, żeby ktoś, kto całe życie nie widział, przejrzał na oczy? Myślał Samuel, stojąc teraz na brzegu jeziora. Wypatrywał łodzi taty. Jego zadaniem była pomoc w rozplątywaniu sieci. Kiedy tata wracał po nocnym łowieniu ryb. Lubił to zajęcie, bo tata miał wtedy dla niego dużo czasu. Bracia w tym czasie rozpalali ognisko i oporządzali ryby. Dziś nie było braci, więc Samuel już wcześniej rozpalił mały ogień. Mama zwykle przychodziła do nich chwilę później, bo z samego rana zagniatała ciasto na małe chlebki z jęczmienia. Wreszcie rodzinna łódź przybiła do brzegu, więc Samuel chyżo zabrał się do pracy. Kiedy porządkował sieci, przyszedł mu do głowy genialny plan. Tato, zagaił, a pamiętasz, jak bracia króla Dawida poszli bronić Izrael przed Goliatem? Oczywiście, odparł ojciec. Tato, a pamiętasz, że nasz król Dawid wtedy nie był jeszcze królem, ale zwykłym chłopcem i rodzice wysłali go z jedzeniem do braci, żeby nie zgłodnieli i nie utracili sił? Pamiętam, Samuelu. Czyżbyś porównywał się do króla Dawida? Nie, tato, ale bracia są tak samo głodni, wybrnął Samuel. Tato, proszę, pozwól mi iść z jedzeniem do moich braci. Proszę, proszę, proszę. Mam już przecież 7 lat. Właściwie to już prawie 8. 8 to będziesz miał za 10 miesięcy. No przecież mówię, że prawie. Skończ robotę. A ja upiekę dla was ryby. Większość idzie na sprzedaż, ale 2 mogę wam dać. Czyli zgadzasz się? O tato, dziękuję. Chłopiec rzucił się tacie na szyję. Mama, która w tym czasie przybyła z chlebkami, od razu zrozumiała, o co chodzi. Kiedy zjedli, ojciec spakował im w płótno 2 świeżo upieczone ryby, a mama 5 chlebków jęczmiennych. Jęczmień był tańszy od pszenicy, więc jadali go w takie zwykłe dni jak ten. Kiedy Samuel dotarł do miejsca, gdzie nauczał Jezus, było już późne popołudnie. Było tłoczno. Samuel od razu zauważył pośrodku pola lekki pagórek, a wokół niego grupę stojących młodych mężczyzn. Domyślił się, że to uczniowie. Zwinnie przemykał między kolejnymi rodzinami, kocami i koszami. Chciał przedostać się, by podejść do nich i wreszcie zobaczyć Jezusa. W końcu udało się dojrzeć go zza pleców innych ludzi. Rzeczywiście, Jezus wyglądał jak wielu Żydów. Miał długie włosy, brodę i spokojne rysy twarzy. Ludzie są głodni, a dzień chyli się ku wieczorowi. Gdzie kupimy im jedzenie, aby się posilili? Zapytał uczniów. Uczniowie z przejęciem patrzyli po sobie, jakby szukając odpowiedzi. Nawet gdybyśmy wydali wszystkie 200 denarów, które mamy, nie wystarczy choćby na ułomek chleba dla każdego, odrzekł jeden z nich. Odprawmy ich, tu na pustkowiu nic nie znajdziemy. Niech idą i nakupią sobie jedzenia w okolicznych wsiach, rzekł inny. Nie muszą odchodzić, rzekł Jezus. Wy dajcie im jeść. Uczniowie też byli zmęczeni, więc niechętnie zaczęli rozglądać się i podpytywać ludzi, czy mają ze sobą jakiś prowiant. Andrzej, mając w pamięci cud w Kanie Galilejskiej, kiedy Jezus przemienił wodę w wino,
pomyślał, że Jezus teraz też wie, co robić. Odwrócił się i pierwszą osobą, na którą spojrzał, był Samuel. Jego wzrok od razu spoczął na worku przewiązanym na plecach chłopca. Chłopcze, a co masz w tym worku? Spytał uprzejmie. Samuel w pierwszym odruchu chciał uciec. Przecież jego zadaniem jest dostarczyć to jedzenie braciom. Nawet nie zdążył ich znaleźć, a pewnie są bardzo głodni. Co powie na to ojciec? Andrzej zauważył, że przestraszył chłopca, więc delikatnie się wycofał i podszedł do grupy siedzącej obok i tak kolejno. Ale nic nie znalazł. Ludzie zjedli swoje dotychczasowe zapasy. Zasmuceni uczniowie z pustymi rękoma wracali do Jezusa. Samuel zobaczył, jak Jezus patrzy bacznie na ludzi i wypatruje uczniów. Miał wokół siebie wiele dzieci. Siedziała też u jego stóp młoda matka z maleństwem. Mistrzowi zrobiło się ich wszystkich żal. Niektórzy szli za nim od wielu dni, inni dobiegli dziś z dalekich stron. Łaknęli jego słowa, więc mówił do nich. Ale teraz, kiedy nadchodziła chłodna noc, należało dać im jeść. Jezus przykrył swoim kocem dzieci i wstał, jakby chciał już coś zrobić. W ręku trzymał wysoki kij, więc wyglądał jak pasterz. Samuel poczuł do niego szczerą sympatię. Ściągnął z ramienia swój tobołek, wyciągnął zawinięte jedzenie i akurat kiedy Andrzej powrócił, wyciągnął ręce z pakunkiem w jego stronę. Andrzej uśmiechnął się pod nosem porozumiewawczo. Może zaniesie jedzenie samemu Jezusowi? Przemknęło przez myśl chłopca. Dla reszty i tak nie wystarczy. I jemu zaburczało teraz w brzuchu. A Andrzej, który był bratem Szymona Piotra, stanął przed Jezusem i powiedział: mamy 2 ryby i 5 chlebów jęczmiennych. A potem spoglądając w oczy swojego mistrza dodał: ale co to jest dla tak wielu? Jezus, widząc te iskry wiary w oczach Andrzeja, polecił im usiąść grupami na zielonej trawie. Rozłożyli się gromada przy gromadzie, po 100 i po 50, więc łatwo było policzyć, że było ich wszystkich około 5000 samych mężczyzn. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, Jezus spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. 2 ryby, upieczone rano przez tatę Samuela, rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. Samuel trwał w zadziwieniu. Ile czasu tacie zajęłoby pieczenie tylu ryb? Pomyślał. Każdą rybę piecze się około 13 minut. A tu 5000 mężczyzn? Więc 13 razy 10 tysięcy ludzi to jest... Samuelu! Wybił go z obliczeń znajomy głos. Rozejrzał się i zobaczył machających w jego stronę braci, którzy według poleceń Jezusa zbierali wszystkie pozostałe ułomki do koszy. Co ty tu robisz? Ojciec będzie się gniewał! Samuel chciał odpowiedzieć, że to chleb mamy i jak do tego doszło, ale uprzedził go Andrzej, który siedział obok Samuela i wnet wytłumaczył wszystko braciom. Kiedy ciepło od pysznej strawy rozeszło się po ich ciele, uczniowie zaczęli intonować psalmy, znane wszystkim od dziecka. Melodia się rozchodziła, dołączały kolejne głosy. Wesoły śpiew przeplatał się z wiwatami. Ludzie wstawali i tworzyli kręgi, żeby w pląsach oddać Bogu chwałę. Dzieci zaprosiły Jezusa i jego uczniów do koła. Samuelowi nogi same rwały się do tańca. Jezus, wskazując na niego, wykrzyknął: szaleje jak nasz król Dawid! Bracia przytrzymali go, myśląc, że może przesadza.
Ale Jezus pociągnął tylko Samuela dalej w koło i tak tańczyli, aż wszyscy opadli z sił. Wtedy, opierając się jeden o drugiego, odpoczywali. Dziękowali Panu za ten pełen radości dzień starą żydowską modlitwą Dajenu, którą każdy znał od wielu pokoleń. Dajenu, Dajenu, to by już nam wystarczyło. Kolejno wypowiadali, za co chcą dziękować. Potem zwyczajem żydowskim rozłożyli się, kładąc głowy jedni na brzuchach drugich i śpiewali rzewne pieśni o tym, że czekają na Mesjasza i o tym, że kiedyś sam Bóg zamieszka między nimi. Gdybyśmy tylko mogli patrzeć na Jezusa, ale mogliśmy też słuchać Jego słów. Dajenu, Dajenu, to by już nam wystarczyło. Dajenu, Dajenu, to by już nam wystarczyło. Gdybyśmy tylko mogli słuchać Jego słów, ale my widzieliśmy wielki cud. Dajenu, Dajenu, to by już nam wystarczyło. Dajenu, Dajenu, to by już nam wystarczyło. Gdybyśmy tylko mogli zobaczyć wielki cud, ale Jego chleba nie zabraknie tu. Dajenu, Dajenu, to by już nam wystarczyło. Dajenu, Dajenu, to by już nam wystarczyło.